Kryminatorium. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzicie sobie spokojnie w domu przed telewizorem, zajadacie chrupki, chipsy, popcorn lub cokolwiek tam lubicie. Jako że mieszkacie w dosyć bezpiecznej dzielnicy, niczego się nie obawiacie, no i właściwie nie jest jeszcze późna noc, nie macie zamkniętych drzwi wejściowych w swoim domu na klucz. Nagle orientujecie się, że w pomieszczeniu jest ktoś jeszcze. Ktoś, kogo na pewno nie powinno tam być. Na szczęście nie jest to żaden morderca, nie jest to osoba, która chce wam zrobić krzywdę. Przeciwnie, jest to osoba, która potrzebuje pomocy. Od takiej właśnie sceny rozpoczniemy dzisiejszą historię, ale zanim przejdziemy do szczegółów, przypominam, ja nazywam się Marcin Myszka, to moje kryminatorium, a jeżeli chcecie posłuchać nowych odcinków mojego podcastu, to zapraszam was tutaj w każdy poniedziałkowy poranek. Z kolei, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, macie jakieś pytania lub po prostu chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, co u mnie słychać, zapraszam was na mojego Instagrama. Znajdziecie mnie po wpisaniu w wyszukiwarkę instagramową frazy Marcin Myszka 1. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Późnym popołudniem 22 marca 1999 roku przerażona młoda kobieta wbiegła przez otwarte drzwi do przypadkowego niewielkiego domu. Huk zatrzaskających się za nią drzwi równie dobrze mógł być wynikiem przeciągu. To właśnie dlatego właścicielka tego domu w pierwszej chwili nawet się nie zorientowała, że w jej salonie, tuż za kanapą, na której siedziała, stanęła zakrwawiona 22-letnia Cynthia. Dopiero po chwili jej wzrok od telewizora oderwał cichy płacz nieznajomej oraz jej błaganie o pomoc. Gospodyni obejrzała się za siebie i w tej samej sekundzie z krzykiem zerwała się na równe nogi. Niespodziewany i zupełnie nieznany gość przeraził ją tak bardzo, że w pierwszej chwili gospodyni rozważała nawet zastrzelenie tego intruza. Jednak gdy przyjrzała się dokładniej młodej kobiecie, uzmysłowiła sobie, że nie jest ona napastnikiem, a ofiarą i że bardzo potrzebuje pomocy. Krew pokrywała włosy kobiety oraz jej twarz. Na całym ciele miała liczne siniaki i zadrapania. Była zupełnie naga, a na swojej szyi miała zapiętą metalową obrożę, z której zwisał długi, gruby łańcuch. Największe rany kobieta miała na swoich stopach, świadczyły o tym, że boso pokonała znaczną odległość. Początkowo kompletnie nie wiedziała, gdzie jest. Dowiedziała się, że dom, do którego wtargnęła, znajduje się w niewielkim miasteczku Elephant Butte w południowej części stanu Nowy Meksyk. Około 250 km od miasta, w którym mieszkała i skąd została uprowadzona. Gospodyni przyniosła jej szlafrok, a następnie zadzwoniła pod 911. Kilka minut później pod jej dom podjechał policyjny radiowóz. Ranna kobieta opowiedziała funkcjonariuszom, że 3 dni wcześniej została porwana przez mężczyznę, do którego musiała się zwracać mistrzu. Towarzyszyła mu kobieta młodsza od niego, jego żona lub dziewczyna. Tego akurat Cynthia nie była pewna. Przez 3 kolejne dni oprawcy przetrzymywali ją jako seksualną niewolnicę w swojej przyczepie kempingowej. Jej ręce i nogi przypięli kajdankami do fotela ginekologicznego, zakneblowali usta. Przez 3 dni torturowali kobietę za pomocą przedmiotów seksualnych oraz medycznych narzędzi. Czasami robili to razem, czasami osobno. W przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami tortur kobieta była pozostawiana sama sobie. Bez jedzenia i picia. Bez możliwości skorzystania z toalety, choć wcześniej oprawcy obiecywali jej, że zapewnią swojej seksualnej niewolnicy wszystko, co będzie jej niezbędne do przeżycia. Zagrozili też natychmiastową śmiercią, jeśli tylko będzie próbowała wywinąć im jakiś numer.
Cynthia w obawie przed utratą życia posłusznie wykonywała każde polecenie porywaczy. Gdy przechodzili do niej, nie broniła się, nie protestowała, nie krzyczała. Nie zamierzała jednak pozostać całkowicie bierna. Tylko czekała na najlepszą okazję do ucieczki. I taka możliwość nadarzyła się trzeciego dnia. Najpierw przyszedł do niej mistrz, bo tak kazał na siebie mówić ten wąsaty mężczyzna, swoim wyglądem wybiegającym znacznie ponad 60. Gdy skończył się zabawiać, zmieniła go mistrzyni, czyli jego partnerka. Znacznie młodsza, może około 40. Cynthia usłyszała, że mistrz się zmęczył, więc musi strzelić sobie krótką drzemkę. Opiekę nad niewolnicą powierzył mistrzyni, z zastrzeżeniem, żeby ta nie wahała się jej zabić, gdyby tylko pojawiły się jakiekolwiek kłopoty. Mistrzyni rozpoczęła swoją sesję tortur. Miała ochotę na masochistyczną zabawę, więc oswobodziła kobietę, a następnie zabrała ją do drugiej przyczepy, bezpośrednio połączonej z pierwszą. Znacznie mniejszej, ale dużo lepiej wyposażonej w niezbędne gadżety. Na szyję Cynthii założyła grubą, metalową obrożę z długim łańcuchem, którego koniec przymocowała do wystającego z podłogi stalowego drążka za pomocą kłódki. Kluczyk do niej powiesiła na gwoździu wbitym w ścianę. Mistrzyni do spełnienia swoich fantazji potrzebowała jeszcze kajdanek, ale te zostały w przyczepie z fotelem ginekologicznym. Postanowiła po nie pójść. Cynthia wiedziała, że nie ma za wiele czasu. Najwyżej minutę, przy odrobinie szczęścia, może z dwie. Jak tylko mistrzyni wyszła, kobieta postanowiła zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Kluczyk od kłódki wisiał dobre 2 metry od niej. Ruszyła w jego stronę. Naciągnięty do granic możliwości łańcuch sprawiał, że obroża niemal zgniotła jej gardło, a mimo to Cynthii udało się do niego dosięgnąć. Natychmiast odpięła kłódkę na końcu łańcucha. Dopadając do drzwi przyczepy, niechcąco kopnęła leżący na ziemi przedmiot. Wtedy zauważyła, że był to telefon komórkowy. Musiał on niepostrzeżenie wypaść mistrzyni, gdy wychodziła. Niewolnica podniosła go i nie zastanawiając się nawet sekundy, wybrała numer 911. Odezwała się operatorka, ale w tym właśnie momencie w drzwiach pojawiła się mistrzyni. Uderzyła Cynthię w głowę. Najpierw pięścią, później poprawiła stojącą przy drzwiach lampą. Niewolnica upadła na podłogę, a jej twarz zalała się krwią. Telefon wypadł jej z ręki i wylądował tuż pod nogami oprawczyni, która podniosła go i rozłączyła nawiązane połączenie. Porwana, upadając, zwaliła z regału drewnianą skrzynkę na narzędzie. Jej zawartość rozsypała się na podłogę. Wśród tych przedmiotów był szpikulec do lodu. Gadżet, którego oprawcy wielokrotnie użyli do jej zranienia. Kobieta złapała za ten szpikulec i ruszyła w stronę porywaczki, zamierzając ją zaatakować. Przestraszona mistrzyni zrobiła unik. Odskoczyła w bok, odsłaniając tym samym wyjście z przyczepy. Cynthia instynktownie rzuciła się do ucieczki. Biegła przed siebie, boso po kamienistym podłożu w stronę zabudowań, które widziała przed sobą. Ciągnęła za sobą ciężki łańcuch, który wciąż był przymocowany do obroży na jej szyi. Czuła, że się dusi, a mimo to kontynuowała swój bieg po życie. Była przekonana, że mistrzyni biegnie za nią. Spodziewała się również, że w każdej chwili może ją dogonić lub po prostu może ją zastrzelić. Kiedy wbiegła na asfaltową drogę, spostrzegła, że znalazła się pośrodku jakiegoś miasteczka. Biegła wzdłuż jezdni, próbując zatrzymać przejeżdżające samochody. Jednak żaden kierowca nie chciał się zatrzymać. Widocznie Cynthia trafiła na takich, u których widok zupełnie nagiej zakrwawionej kobiety z obrożą na szyi i ciągnącym się za nią długim łańcuchem nie wzbudzał większego zaufania. Każdy mijany przez nią dom miał zamknięte drzwi.
Kobieta nie chciała ryzykować. Bała się, że gdy tylko zatrzyma się przy nich i zacznie w nie walić, jej oprawcy dopadną ją i zabiją. Choć nigdzie ich nie widziała, czuła, że są tuż za nią. Nagle zauważyła, że drzwi jednego z domów są otwarte. Wbiegła do środka, gdzie znalazła upragnioną pomoc. Policjanci nie mogli uwierzyć w usłyszaną historię. Ofiara opisała swoją drogę ucieczki, dość dokładnie wskazując posesję, z której uciekła. Znali to miejsce. Mieszkał tam 60-letni David Parker Ray, kiedyś żołnierz. Później jedyny w miasteczku mechanik samochodowy. Wszyscy go znali. Był to może trochę pyskaty dziwak, nie lubiący policji, ale nigdy nie sprawiał stróżom prawa większych problemów. Po tym, jak karetka zabrała kobietę do szpitala, policjanci postanowili odwiedzić Davida. Gdy podjeżdżali pod jego dom, w tej samej chwili pojawił się samochód z biura szeryfa hrabstwa Sierra. Dyspozytorka poinformowała ich wcześniej o przerwanym połączeniu pochodzącym właśnie z tej lokalizacji. Uznała, że mogło dojść do przestępstwa, podczas którego ofiara została zmuszona do rozłączenia się. David i jego 40-letnia partnerka zostali zatrzymani podczas próby pośpiesznego opuszczenia posesji swoim kamperem. Przewieziono ich na komisariat. Tam przedstawili swoją wersję wydarzeń. Przyznali się, że przetrzymywali kobietę przez 3 dni, ale zaznaczyli, że zrobili to wyłącznie na jej prośbę. Chcieli jedynie pomóc swojej znajomej i w ten sposób wyrwać ją z uzależnienia od heroiny. Wydało się to nam bardzo podejrzane, więc postanowiliśmy zatrzymać ich do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Ofiara opowiedziała zupełnie inną historię, która zdaniem policji, na co zresztą wskazywały obrażenia kobiety, mogła być znacznie bliższa prawdy. Szybko uzyskano nakaz przeszukania podejrzanej posesji. Przedmioty odnalezione na miejscu zdawały się całkowicie zaprzeczać zeznaniom zatrzymanej pary. Bicze, wibratory, szpikulce do lodu oraz najróżniejsze narzędzia chirurgiczne raczej nie służą do walki z nałogiem narkotykowym. Rozbita lampa pasowała do opisu przedstawionego przez ofiarę, podobnie jak zabezpieczony fotel ginekologiczny. Dodatkowo policjanci znaleźli kilka sztuk broni oraz urządzenie służące do rażenia prądem. Istny zestaw tortur rodem z najgorszych horrorów. Ofiara ze szczegółami opowiedziała o chwili, kiedy została uprowadzona. Przyznała, że pracowała na ulicy jako dama do towarzystwa. 19 marca zatrzymał się przy niej kamper. Kierowca, nie podając swojego imienia, zaproponował jej $20 za seks oralny na tylnym siedzeniu jego auta. Cynthia zgodziła się. Kiedy wsiadła do samochodu, zobaczyła siedzącą z tyłu około 40-letnią kobietę. W tym samym momencie kierowca odwrócił się w jej stronę. Machnął policyjną odznaką i powiedział, że musi ją aresztować za prostytucję. Dopiero kiedy Cynthia została związana i zakneblowana, domyśliła się, że nie trafiła na policjanta, ale na oprawcę. Po przewiezieniu tej skrępowanej ofiary do swojego domu, wprowadzono ją do specjalnie przygotowanej przyczepy kempingowej. Pomieszczenie miało wymiary 4x7 metrów. Sądząc po wyposażeniu, było całkowicie poświęcone seksualnym torturom. Po środku ustawiony był fotel ginekologiczny z widocznymi na nim zaschniętymi śladami krwi. Z boku na półkach obok seksualnych gadżetów ustawione były podręczniki medyczne poświęcone głównie kobiecej anatomii. Kobietę wprowadzono do środka i pozostawiono samą. Z zamontowanych wewnątrz głośników zaczął wybrzmiewać męski głos. Poznała go. Należał do kierowcy, który ją porwał. Nagrane wcześniej instrukcje dokładnie wytłumaczyły jej, dlaczego się tam znalazła. Przyczepę, w której była, nazwał swoim pudełkiem zabawek, a co najważniejsze, poinformował kobietę, co się z nią wkrótce stanie.
Zapowiedź brutalnych tortur i gwałtów zmroziła ją. Dodatkowo głos informował ją o czekającym ją seksie ze zwierzętami, biciu, rażeniu prądem i rozcinaniu chirurgicznym skalpelem. Obiecywał surowe kary za niemal wszystko, za jakąkolwiek formę sprzeciwu, za odzywanie się bez pozwolenia, za błaganie o litość, za odmowę wykonywania poleceń, za zbyt częste proszenie o jedzenie oraz możliwość skorzystania z toalety, a także za zwracanie się do pary oprawców inaczej niż mistrz i mistrzyni. Kary miały się stawać coraz brutalniejsze, a jeśli nie przyniosłyby poprawy jej zachowania, ostatnią karą miała być dla niej śmierć i porzucenie jej ciała na pustyni. Cynthia usłyszała również, że jeśli będzie grzeczna i posłuszna jako ich seksualna niewolnica, będzie mogła liczyć na uwolnienie. Mogę ci doradzić tylko jedno. Bądź mądra i przeżyj. Nigdy nie krzycz. Nie rozmawiaj bez pozwolenia. Bądź bardzo cicha. Bądź posłuszna i uległa. Okazuj nam należyty szacunek. Wtedy wrócisz do domu. Głos nie powiedział jej, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić. Wszystko zależało od tego, jak szybko kobieta znudzi się tej wyuzdanej parze i czy będzie na tyle posłuszna, że zasłuży na przeżycie. Po aresztowaniu Davida i jego dziewczyny, śledczy dokonali przeszukania ich domu. Zabezpieczono odręczne rysunki przedstawiające pomysły nowych tortur do wypróbowania oraz kasetę magnetofonową zawierającą kilkudziesięciominutową instrukcję, do której wysłuchanie zmuszona została Cynthia. W przyczepie tortur tuż nad fotelem ginekologicznym znajdował się telewizor. Policjanci najpierw pomyśleli, że mistrz w trakcie zadawania tortur oglądał ulubione programy telewizyjne. Przeszukanie domu wykazało jednak, że sprzęt znalazł się tam z zupełnie innego powodu. Znaleźliśmy amatorski film wideo przedstawiający przerażoną kobietę przywiązaną do fotela oraz parę oprawców przykładającą jakieś ostre narzędzia do jej piersi oraz organów płciowych. Ukryta kamera skierowana była na fotel. W ten sposób mogli oni na żywo oglądać zadawane przez siebie tortury. Kobieta zarejestrowana na filmie nie była Cynthią. Oznaczało to, że ofiar zwyrodniałej pary było więcej. Mówiły o tym także znalezione zdjęcia z anonimowymi, związanymi i torturowanymi kobietami. Potwierdziła to również magnetofonowa instrukcja, w której David sam przyznawał, że porwali już wiele kobiet, a niektóre z nich musiały zostać zabite. Czy były to tylko pogróżki starego zboczeńca, aby zmusić w ten sposób swoje ofiary do uległości? A może David był nie tylko dewiantem, ale i seryjnym mordercą? Kobiet uwiecznionych na zdjęciach i na filmie nie udało się śledczym zidentyfikować. Nie można było więc ustalić, czy przeżyły te makabryczne tortury. David, zapytany podczas przesłuchania, czy zabił te kobiety, kategorycznie zaprzeczył, podobnie jak jego dziewczyna. Nie znaleziono żadnych dowodów mogących potwierdzić, że na terenie jego posesji doszło do zabójstwa lub zabójstw. David Parker Ray i jego dziewczyna Cindy zostali oskarżeni o porwanie, pobicie, wielokrotne gwałty oraz bezprawne uwięzienie. Choć detektywi podejrzewali, że David może być seryjnym mordercą, odpowiedzialnym za zniknięcie i śmierć wielu kobiet, które zniknęły w ostatnich latach na terenie stanu, nie mogli mu tego udowodnić. O całej sprawie dowiedzieli się lokalni dziennikarze, którzy opisali przerażającą historię w gazetach. I to pomogło śledczym. Wkrótce na policję zgłosiła się mieszkanka pobliskiego miasteczka. 22-letnia Angelika zeznała, że miesiąc wcześniej także została porwana i doświadczyła tych samych tortur, o jakich przeczytała w prasie.
po tygodniu została wypuszczona na wolność. Naga i nafaszerowana narkotykami kobieta została porzucona na jednej z bocznych dróg. Znalazł ją przejeżdżający tamtędy zastępca szeryfa z sąsiedniego hrabstwa, a następnie odwiózł ją do szpitala. Kobieta powiadomiła policję o porwaniu, jednak sprawców nigdy nie odnaleziono. Angelika nie była kobietą ani z filmu, ani ze zdjęć, więc lista ofiar zaczęła rosnąć. Do akcji wkroczyło FBI, ponieważ istniało podejrzenie, że David mógł działać na terenie kilku stanów. Ponad 100 agentów rozjechało się po Arizonie i Teksasie w poszukiwaniu potencjalnych świadków lub ofiar. FBI wkrótce dotarło do kobiety, będącej byłą przyjaciółką mistrzyni. Kobieta, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, miała jej się zwierzyć, że razem ze swoim chłopakiem od kilku lat porywają i torturują młode dziewczyny. Opowiedziała również o tym, jak wspólnie zabili i poćwiartowali kilka z nich. Ich ciała mieli później wrzucić do jednego z jezior. Kobieta nie powiadomiła o tym fakcie policji, ponieważ nie uwierzyła w żadne słowo pijanej przyjaciółki. O całej sprawie przypomniała sobie dopiero po tym, jak przeczytała artykuł o jej zatrzymaniu. Aresztowanej parze za popełnione przestępstwa groziło dożywocie. O ile perspektywa takiego wyroku nie zrobiła żadnego wrażenia na Davidzie, o tyle Cindy zdecydowała się na współpracę z władzami w zamian za jego skrócenie. Podała śledczym szczegóły dotyczące porwań i zabójstw. Według niej życie z ich ręki straciło 14 kobiet. Oświadczyła również, że w sprawę porwań i torturowania kobiet zamieszana była również córka Davida, Glenda, oraz mężczyzna o imieniu Dennis. Za przyznanie się do winy i złożenie zeznań obciążających swojego partnera, Cindy otrzymała propozycję zmniejszenia wyroku z dożywocia do 36 lat. Zgodziła się na to bez zastanowienia. Córka Davida została aresztowana, a następnie oskarżona o porwanie kobiet w celu stosowania wobec nich tortur seksualnych. Zatrzymano również Dennisa, który przyznał się do udziału w zabójstwie 22-latki. Kobieta została pobita na śmierć po tym, jak próbowała uciec z niewoli. Jeszcze tego samego roku Dennis został skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo. David wciąż do niczego się nie przyznawał. Twierdził, że kobiety przetrzymywał za ich zgodą, ponieważ tak jak on, lubiły perwersyjny seks. Tymczasem po kolejnym artykule opublikowanym w prasie do FBI zgłosiła się kobieta będąca teściową jednej z ofiar tych sadystów. Opowiedziała o przypadku swojej synowej, która tuż po ślubie z jej synem zniknęła na 3 dni. Nikt nie wiedział, gdzie jest i co robi. Kiedy się odnalazła na jednej z bocznych dróg w Colorado, nie potrafiła powiedzieć, co się z nią działo. Była pod wpływem narkotyków, a badania lekarskie wykazały, że została wielokrotnie zgwałcona i pobita. Jej świeżo upieczony mąż uznał, że spotkała się ze swoim byłym chłopakiem narkomanem, znanym ze swoich sadomasochistycznych upodobań. Następnie zażądał unieważnienia ślubu. Odnaleźliśmy ją i zidentyfikowaliśmy. Jej tatuaże pasowały do tych, jakie miała kobieta zarejestrowana na taśmie wideo. Prawie nic nie pamiętała z czasu swojego zaginięcia, ale kiedy pokazaliśmy jej zdjęcie podejrzanego, rozpoznała go bez najmniejszego trudu. Do listy ofiar dopisaliśmy kolejną kobietę. Sędzia stanowy podjął decyzję, że David będzie sądzony w 3 oddzielnych procesach. Pierwszy z nich rozpoczął się w marcu 2000 roku. Dotyczył porwania i torturowania Cindy. Z powodów błędów proceduralnych został on najpierw opóźniony, a potem unieważniony. Kiedy doszło do jego powtórzenia, oskarżonego uznano winnym i skazano na dożywocie. Drugi proces miał dotyczyć uprowadzenia 20-letniej Angeliki, która zgłosiła się na policję po przeczytaniu artykułu w gazecie.
tuż przed rozpoczęciem rozprawy, kobieta zmarła. Była ona jedynym świadkiem oskarżenia, więc po jej śmierci nie było możliwości wydania wyroku skazującego. Kolejny, trzeci już proces, rozpoczął się w czerwcu 2001 roku. Tym razem prokuratura była już znacznie lepiej przygotowana. David miał odpowiedzieć za pozostałe porwanie. Nie udało się zebrać niepodważalnych dowodów świadczących o jego udziale w jakimkolwiek zabójstwie. Na początku oskarżony zapewniał o swojej niewinności, ale już tydzień później podpisał przedstawioną mu ugodę. Był gotowy przyznać się do winy w zamian za skrócenie wyroku jego córki. Dzięki temu kobiecie zmieniono 36 lat więzienia na 9 lat, z czego 6 miało zostać zawieszone na okres 5 lat. Zgodnie z dodatkowym punktem ugody odstąpiono od procesu, a David otrzymał łączny wyrok 224 lat pozbawienia wolności. Po zapadnięciu wyroku skazany wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że żałuje tego, co zrobił. Dodał, że jego dusza potrzebuje odkupienia, a on sam chciałby jeszcze móc zrobić coś dobrego. Na koniec stwierdził, że czas spędzony w celi pozwoli mu na refleksję oraz pojednanie z Bogiem. Kilka tygodni później David złożył apelację. Twierdził, że jego przyznanie się do winy nie było dobrowolne. Powoływał się przy tym na swój wycieńczony ciężką chorobą umysł oraz przyjmowanie dużych dawek leków, które go otępiły. Oskarżał również własnego obrońcę o naciski i presję, której jako oskarżony miał być poddawany tuż przed procesem. Apelacja została jednak odrzucona na podstawie zeznań lekarza sądowego, który potwierdził, że oskarżony przyjmował normalne dawki leków, które nie mogły go w żaden sposób odurzyć. Z tak długiego wyroku skazany odsiedział tylko niecały rok. 28 maja 2002 roku David zmarł na atak serca. Miał wtedy 62 lata. W chwili śmierci był w drodze na kolejne przesłuchanie, ponieważ FBI wciąż starało się odnaleźć ciała zamordowanych przez niego kobiet. Kilka miesięcy później policja zdecydowała się oficjalnie udostępnić opinii publicznej makabryczne pudełko zabawek, czyli przyczepę, w której kobiety były przetrzymywane, torturowane i gwałcone. Detektywi mieli nadzieję, że jakaś niezidentyfikowana do tej pory ofiara rozpozna to miejsce i zgłosi się na policję. Śledztwo nadal trwało, nawet po śmierci Davida. Opublikowano również szczegółowy dziennik sprawcy, w którym opisywał wszystko, co robił porwanym przez siebie kobietom. Liczono na to, że w końcu uda się go powiązać z morderstwami, o których powiedziała jego dziewczyna. Tak się jednak nie stało. Nie odnaleziono żadnych ciał. Nie zgłosili się nowi świadkowie. FBI nie dotarło do kolejnych ofiar. W końcu sprawa utknęła w martwym punkcie i ostatecznie została zamknięta. Podejrzewaliśmy go o dokonanie minimum 60 zabójstw. Nigdy jednak nie udało nam się odnaleźć choćby jednego ciała. Liczyliśmy, że w końcu się przyzna i wskaże nam, gdzie je ukrył. Nawet jeśli chciał to zrobić, w co osobiście wątpię, nie zdążył. Choć nie ma na to żadnych dowodów, zdaniem zarówno FBI, jak i policji, David porywał i torturował kobiety co najmniej od roku 1957, a więc przez 42 lata. Najpierw robił to sam. Później znalazł pomocnicę w osobie swojej dziewczyny. Nie tylko w Nowym Meksyku, ale także w Arizonie, Teksasie oraz meksykańskim mieście Juarez. Z seksualnych niewolnic korzystała również jego córka oraz najbliższy kolega. Udowodniono mu tylko 3 porwania, stosowanie tortur i gwałty. Choć w miasteczku znali go wszyscy, nikt go o nic nie podejrzewał. Ludzie traktowali go jak stroniącego od innych, niegroźnego dziwaka,
Nie mieli pojęcia, że pod ich nosem od dłuższego czasu młode kobiety przeżywały prawdziwy horror. Dziś zarówno jego dziewczyna, jak i córka są już na wolności. Nie wiadomo, gdzie się znajdują i czym się zajmują. Cynthia, która uciekła i znalazła pomoc w domu przypadkowej kobiety, założyła własną, szczęśliwą rodzinę i doczekała się dzieci. Jednak nigdy nie pozbyła się traumy związanej z tymi trzema koszmarnymi dniami spędzonymi w pudełku zabawek. Odcinek powstał na podstawie książek Catherine Ramsland, Vernona Geberta, Johna Glatta oraz Jima Fieldera.